szturmowanie bram nieba. Bram nieba nie trzeba szturmować, bramy nieba w Jezusie Chrystusie są otwarte. To jest ostatnie miejsce, które trzeba szturmować, kochani. Akurat stamtąd trzeba przyjmować, a nie szturmować. Witajcie, kochani, ponownie. Przypominam, jesteśmy w tym cyklu 6 nauczań o Bożym błogosławieństwie w codzienności. Mówiliśmy już o Bożym zamiarze z Księgi Rodzaju, z Księgi Powtórzonego Prawa. Mówiliśmy o błogosławieństwie Abrahama, które staje się nasze przez ofiarę Chrystusa. Pamiętajmy o tym, że Abraham otrzymał obietnicę tego jednego potomka. Tego jednego potomka, w którym będą błogosławione ludy całej ziemi. I tym potomkiem tak naprawdę nie był Izaak, tylko w Izaaku tym potomkiem był Jezus Chrystus. I to w nim, jakby jak w soczewce, wszystkie Boże obietnice się kumulują. I w drugim liście do Koryntian czytamy w pierwszym rozdziale, że w Jezusie Chrystusie wszystkie obietnice są na tak. To znaczy, że wszystkie obietnice Starego Testamentu i Nowego kumulują się w Jezusie Chrystusie i w Nim słyszymy Boże tak. To jest niesamowite. To, co było w Starym Testamencie zarezerwowane dla nielicznych, w Jezusie Chrystusie staje się dostępne dla wszystkich. Obyśmy tylko byli w Jezusie Chrystusie. Może jedno słówko, co to znaczy być w Chrystusie? To znaczy trwać w Nim, trwać w łasce uświęcającej. Ja tutaj może zakładam, że słuchacze trwają w łasce, prawda? W Kościele niestety szeroko się to rozumie, że jest to pewien luksus, trwać w łasce uświęcającej, a jeszcze trwać w takim napełnieniu Duchem Świętym, a trwać w świadomości Bożej obecności, to jest jakiś luksus. Nie. Jeżeli chcemy trwać w Bożych obietnicach, to jest poprawny styl życia. Tak powinniśmy żyć. Napełnieni Duchem Świętym, już nie tylko w łasce uświęcającej, ale napełnieni Duchem Świętym, służący Bogu, świadomi tego, gdzie Duch Święty nas prowadzi, bo Słowo Boże mówi, że wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Czyli kiedy chcesz doświadczać tego dziedzictwa, tej pełni bycia Synem Bożym, to masz być prowadzony przez Ducha Świętego. I to był ten pierwszy warunek, mocny warunek wejścia w Boże błogosławieństwo, mianowicie posłuszeństwo. Wcale nie modlitwa, wcale nie coraz to nowe nowenny, wcale nie szturmowanie, tak jak to się mówi teraz, szturmowanie bram nieba. Bram nieba nie trzeba szturmować, bramy nieba w Jezusie Chrystusie są otwarte. To jest ostatnie miejsce, które trzeba szturmować, kochani. Akurat stamtąd trzeba przyjmować, a nie szturmować. Ale, tak jak mówię, nie jest pierwszym warunkiem modlitwa, tylko posłuszeństwo. I uwaga, drugi warunek, bardzo ważny, to będzie hojność. Hojność. Serce hojne. Serce, które nastawione jest na dawanie. Serce, które jest nastawione na błogosławienie innym. Serce, które się raduje udzielaniem innym błogosławieństwa. To jest miejsce, do którego zaprasza Bóg mnie i ciebie. Jeżeli, powiem teraz twardo, jeżeli twoją motywacją w przyjmowaniu błogosławieństwa jest być bogatszym od kogoś, jest być lepszym, stanąć na piedestale, to się nie uda. To się raczej nie uda. Natomiast jeżeli twoją motywacją jest błogosławienie innym, rozwój firmy na przykład, aby błogosławić innym, rozwój firmy po to, aby mieć finanse na ewangelizację, wejście w pełnię powołania, to są prawdziwe, poprawne motywacje. I hojne serce to jest jakby kwintesencja tego poprawnego spojrzenia. Zobaczmy, teraz przejdziemy do drugiego listu do Koryntian, 9 rozdział. To jest taki klasyczny tekst, kiedy święty Paweł naucza gminę w Koryncie na te tematy, na które ja właśnie nauczam. Wersety od 6 do 15 to jest właściwie takie cudowne nauczanie, cudowne nauczanie na ten temat. I my najczęściej z tego całego nauczania znamy jeden werset i to jeszcze niepoprawnie go rozumiemy. Jaki werset znamy? Mianowicie ten. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Jak my rozumiemy ten tekst? My rozumiemy ten tekst, że jeżeli dawanie nie przynosi mi radości, to nie muszę dawać.
Tak? Uwaga, chwila szczerości. Czy tak rozumiemy? Wielu z was zapewne słyszało o dziesięcinie. Że w Starym Testamencie to był wymóg, czyli 10% mojego dochodu miało być przeznaczone Bogu jako jego własność. Właściwie 100% należało do Boga, ale żeby wyrazić to w konkretny sposób, to lud 10% swojego dochodu przekazywał na lewitów, lewici 10% swojego dochodu przekazywali na kapłanów, kapłani 10% swojego dochodu przekazywali na ofiary, które spalali, czyli każdy w ludzie Bożym oddawał dziesiątą część tego, co miał, po to, aby czynić dobro i aby okazać Bogu posłuszeństwo. Dziesiątą część. I to była integralna część przymierza. Ktoś, kto nie dopełniał dziesięciny, jakby wypadał z przymierza. Tak? I Bóg miał bardzo za złe, kiedy dziesięcina nie była płacona. Ale osoby, które słyszały o dziesięciny, mówią, ha, 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 w Nowym Testamencie na szczęście mamy ten werset 7, czyli 2 do Koryntian, 9 rozdział, werset 7, jesteśmy zwolnieni z dziesięciny. I prawda, i amen, chwała Panu, w Nowym Testamencie nie jesteś już zobowiązany do płacenia dziesięciny. Tak? Wszyscy się cieszymy, ale sięgnijmy do 6 wersetu. Może przeczytajmy 6, 7 i 8 werset, żeby zrozumieć, jaki jest sens tego wersetu 7. Tak bowiem jest, mówi święty Paweł. Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcy miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Czyli ten werset 7 nabiera zupełnie innego znaczenia w kontekście. Mianowicie, co mówi święty Paweł? Święty Paweł mówi tak. Jeśli twoje serce nie jest hojne, jeśli skąpo siejesz, to nie spodziewaj się, że w jakikolwiek sposób przymusisz Boga do większej hojności niż twoja względem ciebie. Natomiast jeżeli ty hojnie siejesz, to Bóg nie pozwoli się wyprzedzić w hojności wobec ciebie. I Paweł mówi, 7 werset brzmi teraz w tym kontekście tak. Bądź mądry, wybieraj. Czy chcesz siać, czy chcesz zatrzymywać, czy chcesz być hojny, czy skąpy. Niech twoje serce robi to, co chce. Ale są konsekwencje, takie lub takie. Rozumiemy? I dlatego, kiedy ktoś przychodzi i mówi do mnie, że chce, żeby Bóg interweniował na jego rzecz, to pierwsze moje pytanie jest, a co Bóg mówi na ten temat? Czyli do czego Bóg cię powołuje? Czy jesteś w tym miejscu, w którym powinieneś być? To pierwsze pytanie. A drugie, czy jesteś hojny? Czy ty błogosławisz innym? I wtedy odpowiedź jest, ale ja nic nie mam. Więc ja słyszałem o takim posługującym w Stanach Zjednoczonych, obecnie potężnym mężu Boży, absolutnie potężnym i również bardzo błogosławionym finansowo, który rozpoczął swoją służbę, kiedy usłyszał właśnie te słowa, stwierdził, jest tak zadłużony, jest tak biedny, że nie ma nic, co mógłby dać. A tam, wiecie, w Stanach jest taka kultura wypisywania czeków, że się wypisuje czeki, że w kościele się nie daje pieniędzy, tylko wypisuje się czeki. I on otrzymał czek i ołówek i stwierdził tak, ten ołówek został mu podarowany, więc jest jego. Nie ma absolutnie nic, nie może wypisać czeku, ale ma ołówek, więc co zrobi? Do koperty zamiast czeku wkłada ołówek. Co on robi? Daje ołówek, mam tylko to, daje wszystko, co mam. I natychmiast kobieta z tyłu, dwa rzędy z tyłu, zawołała do niego, mówi, hej, mówi, chłopcze, chodź, Bóg mi powiedział, że mam ci dać $10. On dostał $10 i co? Natychmiast rozerwał tą kopertę i włożył zamiast ołówka $10. I tak zaczął swoją przygodę z hojnością. Obecnie jest potężnym mężem Bożym. Możemy powiedzieć, ale ja nic nie mam. Ale co masz? Masz czas. Masz serce. Masz ręce. Może masz finanse. Może masz coś, czym możesz usłużyć. Tu nie chodzi tylko o finanse. Tu chodzi o całe serce nastawione na hojność.
Czy ty skąpo siejesz, czy honi zbierasz, czy honi siejesz? Ja na przykład właśnie moją służbę też, ja najczęściej nawet nie chcę nawet zwrotu za paliwo. I ludzie są tacy zdziwieni. Dlaczego? Pytają. Ja mówię, dlatego, że to jest moje błogosławienie, to jest mój zasiew. Ja chcę hojnie zasiewać. Ja się spodziewam, że Bóg mi to stukrotnie odda. I tak jest. I tak jest. Bóg mi to oddaje. Wielokrotnie Bóg mi to oddaje. W błogosławieństwie. I ja mogę na nowo to zasiewać. Tak? Dzięki temu mam czas, żeby przyjechać na przykład tutaj do Lublina i to nagrywać. Dzięki temu mogę błogosławić to dzieło. Dzięki temu mogę wspomagać, nie wiem, rehabilitację jakichś dzieci, jakieś problemy inne, takie, śmakie i tak dalej. Tak? I ja za każdym razem, zrozumcie mnie dobrze, absolutnie ja błogosławię dzieła dobroczynne, ale dobroczynność dla mnie to jest coś większego. W tym kontekście dobroczynność jest również służbą Bogu. Czyli kiedy ja pomagam jakiemuś dziecku w rehabilitacji, przekazuję pieniądze gdzieś, to ja nie robię tego, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Dla mnie to jest wyraz mojej rozumnej służby Bogu. Ja służę Bogu w tym dziecku. I dla mnie to jest akt wiary. To nie jest tylko akt litości nad kimś, tylko dla mnie to jest akt wiary, że to Bóg się pochyla w ten sposób nad tą osobą. I ja wchodzę w tą Bożą interwencję jako Jego narzędzie. Rozumiemy? I w tym momencie ja wchodzę w te Boże obietnice. Ja przez moją hojność wchodzę w te obietnice. I ktoś może powiedzieć, no właśnie, ale na szczęście, chwała Panu, dziesięciny nie ma, ja płacę 0,5% moich dochodów albo 1%. Mówię, rób jak ci sumienie podpowiada. Ja ci powiem tak. Od momentu, jak myśmy się pobrali z moją żoną, mamy takiego Excela. To już jest 16 lat po ślubie, mamy Excela i ze wszystkiego, co zarabialiśmy, co zarabiamy, płacimy zawsze 10%. To się oblicza i my tutaj nie dyskutujemy na ten temat. Oprócz tego, całą naszą służbę i inne darowizny nie wliczamy tego nawet w dziesięcinę. Gdybym miał policzyć, ile my mniej więcej przekazujemy w ten sposób, to by było może 30-40% dochodu, może licząc cały czas, zaangażowanie, różne formy darowizn, tak, czy błogosławienia innym. To bym powiedział, że to jest około 30-40%. No, ktoś może powiedzieć, to Michał, ty oszalałeś. Może oszalałem, ale tak jak 8 werset mówi, Bóg może zlać na was całą obfitość łaski. Ja poświadczam. Bóg zlewa na mnie całą obfitość łaski i mam wszystkiego i zawsze pod dostatkiem. Amen. To jest prawda. I jestem bogaty we wszelkie dobre uczynki. Amen. To też jest prawda. Sprawia mi to ogromną przyjemność i coraz większą, że mogę coraz więcej rozdawać. Im więcej rozdaję, tym więcej Bóg mi daje. Jestem świadkiem tego. Przed tą kamerą to mówię. Tak jest. To się wypełnia w naszym życiu. Tak właśnie się dzieje, bo my podjęliśmy z żoną decyzję, że my chcemy hojnie siać i będziemy hojnie zbierać, czyli serce hojne. I dalej w tym tekście czytamy, że w 10 wersecie ten zaś, czyli to jest mowa o Bogu, który daje nasienie siewcy i chleba dostarczy ku pokrzepieniu i ziarno rozmnoży i zwiększy plon waszej sprawiedliwości, czyli wejście w ten proces błogosławienia innym zwiększa plon sprawiedliwości, czyli jest drogą do świętości. Wzbogaceni we wszystko będziecie pełni wszelkiej prostoty, czyli mimo tego, że bogaci, będziecie prości, która składa przez was dziękczynienie Bogu. Zobaczcie, czyli to posługiwanie sprawia, że ludzie dziękują Bogu. Posługiwanie bowiem tej sprawie społecznej nie tylko uzupełnia to, na co nie stać świętych, lecz obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. To chcę wam pokazać. Pomnaża się dobro. I serce hojne uodparnia cię, chroni cię przed chciwością. Nie da się być jednocześnie hojnym i chciwym. Ja się na przykład śmieję z czegoś takiego, że ja w firmie na przykład, będąc właścicielem i prezesem, ja mam jeden mały taki laptopik, nie? Jeden ekranik, a moi pracownicy muszą mieć 3 ekrany, najnowsze klawiatury i wszystko, nie? Ja mam najprostszy zegarek sportowy, który spełnia, powiedzmy, moje wymagania. Moi pracownicy muszą mieć zegarki 5 razy droższe na przykład.
I amen, chwała Panu, mnie to nie boli, tak? Mnie to nie boli. Pełni wszelkiej prostoty. Pełni wszelkiej prostoty. Możemy w prostocie dziękować Bogu. Moja żona też mnie tego uczy, pilnuje, żeby mieć to, co wystarczy. Ostatnio kupowaliśmy rzutnik, taki multimedialny, żeby do firmy był, ale żeby dzieciom też coś tam puścić. Więc kupiłem najtańszy, który spełnia moje wymagania. Czy stać mnie na to, żeby kupić droższy? Stać mnie. Mogłem kupić 10 razy droższy? Mogłem. Ale Słowo Boże mówi, żeby poprzestawać na tym, co wystarczy. Tak? I to jest cudowne. To jest cudowne. Nasze potrzeby są zaspokojone, moje dzieci się rozwijają, ja mogę błogosławić innym, Bóg nam błogosławi. I jeszcze Słowo Boże mówi, że to jest plon sprawiedliwości, że tak wchodzimy. I zachęcam Cię do tego, żeby wejść na drogę hojności, żeby widzieć innych naokoło Ciebie, żeby naprawdę hojność uchroni Cię przed chciwością, hojność uchroni Cię przed miłością pieniędzy, kiedy zrozumiesz, że to są narzędzia. To są narzędzia do zaspokajania potrzeb Twojej rodziny, to są narzędzia do błogosławienia innym. Kiedy zaczynamy to rozumieć, kiedy zaczynamy współpracować z Bogiem, to im czystsze jest moje serce, im bardziej oderwane od akumulowania dla samego jakiegoś takiego zaspokajania siebie, to Bóg może wylewać więcej i więcej i więcej swojego błogosławieństwa na ciebie. Dlaczego? Bo jesteś bezpieczny wtedy. Bo jesteś bezpieczny. Kiedy Bóg widzi, że twoje serce, o cokolwiek On cię poprosi, to ty to zrobisz, to Bóg zacznie zlewać szalone błogosławieństwa na ciebie. Kiedy Bóg zobaczy, że może ci zaufać. Tak? Ale oczywiście początek jest trudny, bo ktoś mówi, no ja nie domagam, już jestem w długach. To w takim razie zacznij służyć innym, na przykład czasem, na przykład modlitwą, na przykład pomocną dłonią, na przykład 1% dochodów. Zacznij od 1%, Bóg zacznie ci błogosławić, daj 1,5%, 2%, 3%, 5%, 10%, 15%. Pozwól Bogu być Bogiem. Weź to słowo i zobacz, że ono naprawdę funkcjonuje. Bo Słowo Boże mówi, że Bóg daje i nasienie, nasienie jest po to, żeby siać, i chleb do jedzenia. Czyli Bóg, dalej czytamy, że Bóg rozmnaża ziarno i zwiększa plon. Czyli Bóg daje coraz więcej ziarna do siania i coraz więcej chleba do jedzenia. Czyli Bóg troszczy się, zobacz, o jedno i drugie, abyś miał co rozdawać i abyś miał co przyjmować. I wtedy naprawdę stajesz się świadkiem niesamowitych rzeczy. Wiecie, jak czytałem takie książki, że na przykład, nie wiem, gdzieś tam na misjach jakaś rodzina, powiedzmy uboga, pojechała, zaufali Bogu, nie mieli nic do jedzenia i rozstawili stół, prawda? Modlili się, dziękczynienie Bogu za to, że mają co do jedzenia. Oczywiście stół był pusty i naraz puk, ktoś przychodzi i przynosi cały kosz jedzenia. I ja kiedyś myślałem, wow, jakie to jest super, chciałbym tak żyć, a wiecie, a teraz ja wolę być tą osobą, która przynosi kosz. Amen. Ja wolę być tą osobą, która jest hojna, która słyszy Boży głos i która przychodzi i mówi, hura, słuchajcie, przyszedłem was uratować. Macie tutaj jedzenie, macie tu wszystko, czego potrzebujecie. Zachęcam cię, bądź tą osobą, która przynosi kosz jedzenia, która jest Bożym posłańcem, niejako Bożym aniołem, który przynosi błogosławieństwa. Możesz nim być. Zacznij od dziś. Kochani, na dzisiaj to wszystko. Mamy jeszcze przed sobą oczywiście dwa kroki: przyjmowanie Bożego błogosławieństwa i zarządzanie, ale to już następne tygodnie. Zostańcie z Bogiem.